Witam was serdecznie. Jak słyszeliście, główny bohater już się przedstawił. Ja nazywam się Maciej Pawelec i mamy do dyspozycji najnowsze BMW M2, jeden z najciekawszych samochodów, przez wielu uważany za najlepszą M-kę dostępną w tym momencie na rynku. Słuchajcie, czy się z tym zgodzę? Zobaczymy za chwilę. Póki co możecie podziwiać jego piękny, muskularny tył. Mamy tutaj typowe dla serii M 4 rury wydechowe, które już sugerują, że to auto wcale nie jest jakimś małym, spokojnym autkiem, tylko prawdziwą bestią. Mam nadzieję, że te spostrzeżenia okażą się słuszne. Takie bardzo piękne detale jak delikatnie wystający spoiler, który ma stabilizować samochód przy wyższych prędkościach. Aż szkoda mi czasu, żeby się rozwodzić, bo bardzo chciałbym usiąść za kierownicę, ale mimo wszystko może spróbujemy jeszcze opowiedzieć, czym wyróżnia się M2 z przodu od wersji bardziej spokojnych. Zwróćcie uwagę, nie tylko muskularnie wygląda z tyłu, ale także z przodu. Przetłoczenia bardzo charakterystyczne dla całej linii samochodów z grupy M. Wyraźne tutaj dyfuzory, otwory, wloty powietrza, ale one nie są tylko po to, żeby wyglądać. One chłodzą hamulce, dodatkowe powietrze doprowadzają do całego układu chłodzenia silnika. I delikatne wyróżnienie, znaczek, który mówi wszystko, M2, znajduje się i tutaj, i po boku, w charakterystycznych skrzelach, które widzicie tutaj. Olbrzymie hamulce na wspaniałych oponach Michelin. Zwróćcie uwagę, że to auto, kiedy spojrzymy na nie z boku, nie wygląda jakoś oszałamiająco, nie rzucająco się w oczy, ale kiedy zwrócimy uwagę na przód tego auta, wiemy, że mamy do czynienia z czymś naprawdę mocnym. I mam nadzieję, tak jak już mówiłem ostatnio, że to nie jest tylko wygląd, że to też wspaniale jeździ. I powiem wam szczerze, nawet kiedy wsiadłem pierwszy raz do tego auta i ruszyłem tak powoli, to słyszałem, jak te napędy pracują i to już powoduje takie emocje, że to naprawdę jest prawie rajdówka. No mam nadzieję, że wspaniale się to będzie jeździło. Nie czekajmy dłużej. Zapraszam do środka. Zmiana biegu jest odczuwalna w plecach. No, dokładnie tego się spodziewałem. Powiem szczerze, że bałem się, że tym autem nie będzie można pojechać skutecznie. Wszyscy mówili, że to jest król driftu, że to jest idealne auto do pojechania bokiem przez zakręt. No to nie jest do końca prawda. Powiem szczerze, że kiedy chce się tym autem jechać skutecznie, kiedy się bardzo spokojnie tego gazu dodaje, kiedy się balansuje lewą nogą, to auto czuje się jak wyścigówka. Naprawdę, bardzo fajnie czuć, jak to auto się wgryza w zakręt. Zdecydowanie tutaj pomaga układ dyferencjału aktywnego, który rozkłada moment obrotowy w taki sposób, żeby pokonać skutecznie zakręt. No się potrafi spinać od 0% do 100, czyli praktycznie tak jak jeździ się w drifcie do pełnego zeszperowania. Jakimś cudem to auto wie, kiedy chcemy jechać skutecznie, a kiedy chcemy się bawić. Póki co staram się jechać wyścigową linią przejazdu po to, żeby no, wyczuć tak naprawdę, czy to auto może mnie czymś zaskoczyć, po łapkach dać, czy raczej pozwoli mi na troszeczkę zabawy. Z tego, co rozmawiałem z ludźmi, którzy jeździli tym autem, mówili, że to auto potrafi zaskoczyć, dlatego raczej staram się jechać w miarę ostrożnie i spokojnie zdobywać kolejne kilometry. Ale powiem szczerze, serce bije mi niemiłosiernie. Fantastyczne hamulce. Też czytałem opinię, że tutaj te hamulce nie są aż tak skuteczne. No na tym torze już zrobiłem kilka kółek i muszę powiedzieć, że nie czuję ani trochę, aby traciły na skuteczności. Muszę natomiast powiedzieć, że fantastycznie to auto reaguje na zmianę balansu. Delikatne dotknięcie hamulca powoduje, że już czuć, jak pięknie rozłożone jest tutaj rozkład mas. Już daje po łapkach. Fantastycznie.
informację z układu kierowniczego, kiedy mamy mocno skręcone koła, dodajemy gwałtownie gazu, a nie płynnie, natychmiast powoduje to spięcie szpery i soczyste, tłuste boki. No, powiem szczerze, to naprawdę powoduje uśmiech na mojej twarzy. Na tym torze mieliśmy okazję testować wiele fajnych aut. Jak pamiętacie z naszego kanału, mieliśmy okazję przetestować Audi S8, Audi RS6. One były bardzo szybkie, bo były dużo szybsze od tego auta. To auto ma 370 koni, prawie 500 Nm, ale też waży 1,5 tony. I na tym torze to czuć, że to jest auto dające frajdę jazdy samochodem wyścigowym. Tutaj zdecydowanie czuć każdy najmniejszy fragment toru. Doskonale wiesz, jak to auto się zachowa. Jest takie bardzo responsywne. Doskonale wiesz, co za chwilę może zrobić. Jeszcze się nie mogę odważyć, żeby tej patelni pokonać bokiem, ale powiem szczerze, że frajda jest coraz większa. Naprawdę to auto trzeba wsiąść, przejechać się, poczuć to, co czuje kierowca w tym samochodzie. No muszę powiedzieć, że daje niesamowitą frajdę. Bardzo tutaj należy pochwalić skrzynię biegów, gdyż ona no, zmienia bieg jak karabin maszynowy z takim sportowym szarpnięciem, można powiedzieć, że to czuć, że wszystko pracuje. Fantastyczne auto. Powiem szczerze, że to jest taki powrót do tego, co czym kiedyś były samochody z grupy M, czyli tutaj na myśl mam BMW M3 E30, którym miałem okazję też się ścigać. Naprawdę nie była M3, ale no buda była E30. I muszę powiedzieć, że to jest lekkie, sportowe auto, które nie wybacza błędów, ale kiedy jedzie się nim płynnie, odwdzięcza się wspaniałą skutecznością, wspaniałą jazdą. Bardzo pozytywnie też oceniam wydech, który wspaniały dźwięk wydaje. Nie jest może tak agresywny jak na przykład w RS6, ale i tak bardzo pięknie brzmi. Tutaj zdecydowanym takim królem dźwięku jest jednak silnik. Słychać jego wspaniałą sześciocylindrową pracę. Tutaj mamy 3-litrowy silnik na pojedynczej turbinie, ale za to twin scroll. Praktycznie nie czuję opóźnienia tego pojawienia się do ładowania. No to jest prawdziwa M-ka. I całkowicie się zgodzę z ludźmi, że to jest powrót do korzeni. To auto jest wręcz spartańskie w prowadzeniu. Co prawda przeszkadza tutaj w tym odbiorze być może automatyczna skrzynia dla takich turystów, można by powiedzieć, którzy mówią, tylko manualna skrzynia nadaje się do sportowej jazdy. Powiem szczerze, no w dzisiejszym sporcie motorowym nie ma już miejsca na taki puryzm. W autach rajdowych jest sekwencyjna skrzynia, w wyścigowych często też, albo taka, można powiedzieć, w sumie automatyczna skrzynia. No i tutaj mamy do czynienia z faktem, że tak naprawdę możemy wziąć sobie manualną skrzynię, ale w dzisiejszych czasach na przykładzie tego auta widać, że jednostka, która jest wyposażona w automatyczną skrzynię, też potrafi dać frajdę. Zaraz postaramy się zobaczyć, jak to auto przyspiesza do 100 km na godzinę. Spróbujemy tej funkcji launch control, bo powiem szczerze, że bardzo mnie kusi. To auto przez to, że nie jest aż tak ciężkie, bo 1,5 tony na tak zaawansowaną technologię, na taką moc, na takie zawieszenie i dyferencjał, to nie jest wysoka masa i to czuć na tym technicznym torze. Nie jest szybki. Tutaj tak naprawdę duża moc nie jest potrzebna, więc można by powiedzieć, że to jest idealny tor pod to auto, gdzie liczy się skuteczność, nie numery na papierku. Liczy się to, co można tym autem pojechać. No i sprawdźmy. Chyba go rozgrzałem, bo już się funkcja start-stop dezaktywowała, ale na wszelki wypadek ją wyłączyłem dodatkowo. To co, lewa noga na hamulec całej siły, prawa na gaz całej siły, pojawia się funkcja launch control aktywowana i lecimy. Pierwszy bieg zmienia się sam, drugi już nie. No i mamy 100 na godzinę. Co za fantastyczna praca.
naprawdę temat można strasznie hardkorowo pojechać. Sprawdźmy, jak szybko jestem w stanie pokonać ten tor. Fokusem zajmuje to 35 sekund. Karabin maszynowy aktywowany. Troszkę przegiąłem z hamowaniem. Już mi się gazem tego nie udało zbalansować i jeszcze w to auto muszę się wjeździć. To nie jest tak, że się wchodzi w samochód i jest w stanie się pojechać wszystko. Ale muszę powiedzieć, że coraz lepiej się w nim czuję. Wspaniale spięła się szpera przy wyjściu z zakrętu. Tego się właśnie spodziewałem. No muszę powiedzieć, że coś fantastycznego. Słuchajcie, muszę chłonąć, bo widzicie pewnie po mojej twarzy, że stała się dziwnie czerwona. Coraz ciężej mi się oddycha. No coś niesamowitego. To auto można ustawić w zakręt tak, jak się chce. Pojechać dokładnie to, co się chce. Ale trzeba trochę odwagi, której, powiem szczerze, jeszcze nie do końca mam. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale wrażenia są niesamowite. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiej skuteczności auta tylnonapędowego. Jednak trochę błędów wybaczę, jednak tym gazem operuję całkiem śmiało. A mimo wszystko ten dyferencjał potrafi rozróżnić, co ja chcę uzyskać od auta. Być może bierze kąt skrętu kierownicy, ale czułem po prostu, wychodząc z zakrętu, takie stopniowe dopinanie się tego tyłu w taki sposób, żebym pojechał z taką delikatną zakładką charakterystyczną dla tylnonapędowych, gdzie wychodzi się w delikatnym poślizgu jednak zakrętu. W miarę ciasno, pełen gaz na wyjściu, dohamowanie. Wchodzimy w podwójny lewy, staram się pojechać w miarę ciasno, płynnie dodając gazu, pełne dohamowanie, troszeczkę za dużo szarpie tym autem, ale jeszcze nie umiem nim pojechać tak, jak chciał. Szybkie zbicie biegu, pełen gaz na wejściu. Patelni, może naprawdę absurdalnie ciasno tym autem pojechać, utrzymując gaz. Troszeczkę jeszcze nim za bardzo bujam. Chwilę odpoczynku, bo boję się, że popełnię jakiś błąd. Agresywnej jeździe i muszę powiedzieć, że opony Michelin się naprawdę bardzo dobrze sprawują. W ogóle nie zużywają, a bardzo fajnie lepią. Wiadomo, że to nie jest czysto sportowa opona. Przy wysokiej temperaturze troszeczkę brakuje im takiej wyścigowej skuteczności, że naprawdę możemy się z absurdalnymi prędkościami pakować w zakręt bez poślizgu, ale za to ich odporność na zużycie jest zaskakująca. Wybaczcie mi, jak nie będę przez jakiś czas specjalnie patrzył do kamery ani do niej mówił, bo chciałem pojechać takie kółko tempem, no powiedzmy, sportowym. Postaram się po prostu zobaczyć, jak to auto zachowuje się na takiej bardzo śliskiej granicy, no bo tak naprawdę to jest M2, to zostało do tego właśnie stworzone. To zaczynamy. Sterowności, niwelujemy ją dodaniem gazu, bardzo skuteczne hamulce. ABS bardzo fajnie pomaga mi na granicy przyczepności. I płynne wyjście. Tu też jednak prędkości są na tyle duże, że ciężko utrzymać taką
linię przejazdu do wewnętrznej strony, płynnie z gazem i pełen gaz na wyjściu. Pięknie kopię. Troszeczkę szerzej pojedziemy, bo tutaj prędkość już sprawia, że się nie mieszczę w taką linię, w którą zawsze jeździłem. Po prostu jest już szybciej niż zawsze. I to sprawia niepotyczną przyjemność. I od razu pojedziemy do zewnętrznej. Ciasno do wyjścia. Powiem szczerze, że w końcu mogę pojechać taką szybszą linią, gdzie widzę, że to auto mi na to pozwala. Ciut się zgrzała opona, ona już nie trzyma tak jak na początku. Och, fantastycznie. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale jechałem na takiej granicy poślizgu i czułem, jak po prostu dyferencjał pozwala mi utrzymać to auto w rydzach. Ono pomaga mi zrobić to, co, dokładnie to, co ja chcę. Inżynierowie, brawo. Rewelacyjna sprawa. Coś pięknego. Już opona jest zgrzana. Ona nie trzyma tak, jak powinna, ale jedno kółko sądzę, że jest takie, żebym się go aż tak nie wstydził. Nie było idealne. Ale to auto pozwala pojechać i skutecznie, i z bananem na twarzy. Nie jest nudne. Broń Boże, nie jest nudne. Potrafi klepnąć po łapkach. A jak chcemy pojechać bokiem, to jedziemy bokiem. No, coś wspaniałego. Można pojechać na limicie, na granicy przyczepności. To auto idealnie informuje, co się za moment stanie. No, to nie jest spacerek, wiadomo, co widać pewnie po strużkach potu, ale zabawa jest fenomenalna. Ja się teraz chciałem troszeczkę popróbować się nim pobawić. Jak chcemy podriftować, możemy podriftować. Skrzynia nie zmienia nam biegu, nie przeszkadza nam w tym. Drifterem raczej więcej doświadczenia mam w wyścigowym. Koledzy pewnie, jeżeli chodzi o drift, mieliby więcej doświadczenia w prowadzeniu auta w poślizgu. Ale jakoś wychodzi, frajda jest nieziemska. To co, patelnia bokiem, spróbujemy. Nie mam odwagi go poprowadzić więcej. Muszę odpocząć, panowie i panie. Niech się troszeczkę opony ostudzą, a zobaczymy, jak wytrzymują zabawę i działamy dalej. Zobaczymy, jak tym autem można jechać, kiedy poziom przyczepności spada. Odpalimy płytę poślizgową i działamy dalej. Naszym fokusem piekielne Stokoni i wyszło 35 sekund. Był pan lancerem Evo wczoraj, 400-konnym, który zszedł poniżej 34 sekund, czy na 33, musiałem zobaczyć w czasy. No, także jakieś czasy dla tej pętli naszej asfaltowej mamy. Słuchajcie, sprawdziliśmy, jak auto zachowuje się na torze. Teraz mamy okazję zobaczyć, jak zachowuje się w takich bardziej codziennych warunkach, czyli kiedy jeździmy po mieście. Bo muszę powiedzieć, że z kolegą tutaj przejechaliśmy tym autem 600 km i naszym zdaniem to auto świetnie nadaje się też na co dzień. Wiadomo, nie ma co oczekiwać tutaj wygody znanej z serii 7, ale studzienki kanalizacyjne, które wiadomo w naszym kraju są dosyć, no, dużą przeszkodą dla wielu zawieszeń,
tutaj nie powodują zbytniego dyskomfortu. Wiadomo, dla osoby, która jest nastawiona na sportowe zachowanie zawieszenia, taka charakterystyka zupełnie nie przeszkadza. Czuję, że są wyboje, ale to nie jest denerwujące, nie powoduje dyskomfortu, nie czuję, żeby nerki mi się obijały. Jest jak najbardziej ok. Po przełączeniu w tryb komfort, bo wiadomo, że w trybie sportowym jeździliśmy raczej na torze, skrzynia zachowuje się bardzo przyjemnie. Układ Drive Logic bardzo fajnie dobiera przełożenia, zmienia biegi, auto nie jest narowiste. Widzieliście, przejeżdżaliśmy przez tory tramwajowe, było całkowicie spokojnie. Auto wybrało nierówności i cały czas dokładnie czuję, co mam pod sobą. Nawet najmniejsze takie wypukłości czuję, że są. Wiem, jaki sposób reaguje na nie auto, ale to nie jest niewygodne. Także mi, jako że bardzo lubię sportowe zawieszenia, bardzo to pasuje. I po przejechaniu 600 km nie byliśmy tym autem zmęczeni, czy też nie bolało nas tyłki, kolokwialnie mówiąc. Co jeszcze tutaj trzeba powiedzieć, to bardzo mile zaskoczyło nas spalanie. Teraz, jeżdżąc bardzo dynamicznie na torze i przyjeżdżając do Torunia z Warszawy, średnie spalanie pokazuje nam 12,3 przy bardzo intensywnym wykorzystaniu na torze. Na trasie można tym autem zejść nawet do 8 litrów i nie stanowi takiego większego wyzwania. Na autostradzie czy też w mieście to jest około 10 litrów przy raczej spokojnej jeździe. Wiadomo, że tutaj bez jakiegoś zbędnego pałowania tego silnika. Także to auto potrafi bardzo fajnie się spisywać na co dzień, bo naprawdę, jeżeli w trasie możemy zejść przy spokojnej jeździe do 8 litrów, to można nawet powiedzieć, że to auto jest oszczędne. Jeżeli chodzi z kolei o systemy bezpieczeństwa wspomagające kierowcę, to tak, to auto też się posiada. Mamy system ostrzegania przed kolizją, o niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu, także to auto też wspomaga nas w bezpiecznej jeździe w codziennych warunkach, co moim zdaniem jest naprawdę świetne, bo auto nie kupuje się tylko i wyłącznie na tor. Mało kogo stać na to, żeby mieć cały garaż samochodów. I moim zdaniem M2 nie dość, że zachowuje takie wspaniałe korzenie marki i tradycji całej serii M, wraca wręcz do, tak jak już wielokrotnie wspominałem ja, wspomina większość testujących, przypomina właśnie to M330, czyli taki korzeń marki, to świetnie spisuje się na co dzień. Dla mnie, mogę powiedzieć śmiało, że jest nawet całkiem wygodne. To jest jedyny kompromis w tym aucie i moim zdaniem zakończy się pełnym sukcesem, bo na to, że absolutnie nie czuję, żeby to auto gdzieś traciło sztywność. Jedzie jak po sznurku, fantastycznie pozwala na zabawę, a w codziennej jeździe jest no naprawdę wygodne. Skrzynia zmienia bez szarpnięć, bardzo szybko. Nie jest auto narowiste, można płynnie ruszyć, co dla dwusprzęgłówek, umówmy się, nie jest normą. Szczególnie z zacięciem sportowym. Testowaliśmy na przykład Mercedesa C-klasę 450 AMG. No i tam jednak każde ruszenie to było wyraźne szarpnięcie. A tutaj bardzo płynnie, rodem ze skrzyni hydrokinetycznej, to auto bardzo fajnie przyspiesza. Także według mnie świetne auto na co dzień. Widzicie, że tor nie jest idealnie równy. Na większych nierównościach czy też bruku można czuć pewien dyskomfort, ale na taki kompromis jestem gotów, jeżeli to auto tak świetnie jeździ na torze. Jeszcze jeżeli chodzi o taką jazdę na co dzień, co bardzo fajnym elementem jest i zwróciliśmy na to uwagę, to są fotele. Naprawdę, genialnie spisują się na torze, świetnie się nimi, świetnie podpierają plecy, tyłek, bardzo dobrze przez nie czujemy, co się dzieje z tyłem auta, z przodem auta. Siedzimy w miarę nisko, co też takim rodem z samochodów wyścigowych jest przełożenie, ale na co dzień są w miarę miękkie, dzięki czemu nie czujemy aż tak bardzo tych wszystkich nieprzyjemnych ukształtowań terenu. Dalej świetnie podpierają plecy, nie męczą na długich trasach. Kolejny bardzo mocny punkt tego auta, te fotele, według mnie absolutna rewelacja. Słuchajcie, i tak dobiegł końca nasz test tego fantastycznego auta.
Muszę powiedzieć, niesamowitą skutecznością zachwyciło mnie zarówno na płytach poślizgowych, jak i na torze. Na płycie poślizgowej, mimo że jest to auto tylnonapędowe, napędzane na jedną oś, a nie auto czteronapędowe, fantastycznie sobie radziło, pozwalało na mnóstwo zabawy z włączonymi systemami bezpieczeństwa, było bardzo przewidywalne i bezpieczne. Na torze prawdziwa bestia. Pozwala pojechać jednocześnie fantastycznie skutecznie albo całkowitymi boczurami, z maksymalną zabawą. To auto jakimś cudem wie, co chce uzyskać. Czy piękny wyścigowy przejazd, czy może jednak soczyste bączki, czy też ładne poślizgi. Naprawdę, zachwyciło mnie całkowicie to auto na torze. Co więcej, zachwyciło mnie także w mieście. Mimo jego ultrasportowego charakteru, bardzo fajnie się spisywało na miejskich drogach, gdzie przejeżdżaliśmy przez nawet duże nierówności i spokojnie to auto sobie z nimi radziło. Obecność systemów bezpieczeństwa bardzo pomaga kierowcy w krytycznych sytuacjach. Auto potrafi wyhamować przed nagle zatrzymującym się przed nami autem, czy ostrzeże nas przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Także bardzo bezpieczne auto na co dzień, świetnie spisujące się na torze. Absolutnie jestem nim zachwycony. Hamulce mimo takiego gorąca, jakie tutaj jest obecne, nie przegrzewały się. Doskonale sobie radziły mimo intensywnej jazdy po torze. Tutaj na sam koniec chciałbym Was zaprosić do komentowania dzisiejszego testu. Powiedzcie, czy mieliście okazję jechać tym autem, jakie są Wasze wrażenia. Z chęcią podyskutuję o odbiorze tego auta. Oglądajcie kolejne odcinki, bo naprawdę będzie się działo. Czeka na nas bardzo dużo ciekawych aut, które tak samo jak to nie będziemy oszczędzać i wyciągniemy z nich wszystko. Na sam koniec chciałbym bardzo podziękować Toruńskiej Akademii Jazdy, która udostępniła nam ten piękny obiekt. Bez nich nie nagralibyśmy ani części torowej, ani płyty poślizgowej, także bardzo dziękuję Wam za pomoc przy nagraniu tego odcinka. Zapraszam Was na szkolenia, na track day'e, bardzo dużo się tutaj dzieje. Bardzo dziękuję za uwagę, do zobaczenia.